Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Jak widzicie, mamy troszkę inny format, ponieważ mnie dzisiaj nie widzicie, bo dzisiaj zajmiemy się bardzo ważną sprawą, o której na pewno już słyszeliście, mianowicie ojciec Britney Spears rezygnuje z kurteli nad córką. Jest to niesamowicie dobra wiadomość, jeżeli jesteście na bieżąco ze sprawą Britney i jej ubezwłasnowolnieniem, to jest ogromny triumf. Wiele osób, wiele z Was pisało do mnie właśnie mówiąc: hej, czy słyszałaś o tej dobrej wiadomości? Hej, czy będzie filmik? No więc oczywiście, że słyszałam. Trudno było nie słyszeć, ponieważ tyle w internecie i w telewizji nawet mówiło na ten temat, więc ja oczywiście nie chciałam przyjść tylko z filmikiem, w którym powiem, że jest taka informacja, bo byłoby to troszkę zbyt oczywiste, więc stwierdziłam, że fajnie, jeżeli przeczytamy sobie tą petycję, którą złożył tutaj ojciec Britney Spears, więc to właśnie widzicie na ekranie. To jest właśnie petycja złożona przez James Spears i jak widzicie, mamy tutaj dokument dosyć długi, bo aż 15 stron. Tu oczywiście wszystkie dane, mamy napisane o co chodzi, czyli o ubezwłasnowolnienie Britney Jean Spears. Tutaj jest data, to jest data rozprawy, więc 29 września odbędzie się rozprawa właśnie na ten temat. Tu mamy oczywiście sędzinę i to jest właśnie Jay Penny, o której już wcześniej mówiłam. No i słuchajcie, przejdźmy sobie właśnie do tego dokumentu, bo tutaj są dosyć ciekawe rzeczy. Kiedy kuratela została zainicjowana 13 lat temu, Britney Jean Spears znajdowała się w kryzysie i desperacko potrzebowała pomocy. Nie tylko cierpiała psychicznie i emocjonalnie, ale także była manipulowana i znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej. Pan Spears przyszedł na ratunek swojej córce, aby ją chronić, a sąd uznał, że ochrona zapewniona przez konserwatorium była konieczna i w najlepszym interesie pani Spears. Sąd ustalił również, że w najlepszym interesie pani Spears było, aby to właśnie pan Spears był jego córki konserwatorem. Od początku oczywiście pan Spears zawsze był ojcem pani Spears. Często ta relacja pomiędzy rodzicem a dzieckiem bywała trudna, jednak pan Spears zawsze robił to, co według niego leży w najlepszym interesie jego córki. To właśnie Jamie Spears był najlepszym wyborem do pełnienia funkcji konserwatora dla swojej córki. Nikt nie znał pani Spears lepiej i nikt nie kochał jej tak bardzo jak on, czyli rodzic. Kuratela zapewniła pani Spears strukturę, która pomoże jej w codziennych wyzwaniach związanych z życiem osobistym, sprawami rodzinnymi, problemami medycznymi i karierą. Z natury struktura zawiera zabezpieczenie chroniące konserwatystów przed samookaleczaniem lub krzywdą ze strony innych. Nie dziwnego, że pani Spears często czuła się skrępowana lub poddana nadmiernemu nadzorowi. Ale przynajmniej przez większą część ostatnich 13 lat na każdym kroku pan Spears oferował swojej córce miłość, wsparcie, zachętę, zarówno jak i konserwator, jak i jej ojciec. Na przykład, kiedy pani Spears wyraziła chęć zaangażowania się w swoją karierę, nagranie jej występów, w tym podczas światowej trasy koncertowej, pan Spears i zespół profesjonalistów, medyków i nie tylko zapewnili strukturę, wsparcie i ochronę, która była niezbędna do powodzenia pani Spears. A kiedy pani Spears nie chciała się zaangażować lub nie mogła tego zrobić, pan Spears i profesjonaliści poparli jej życzenie i umożliwili jej wycofanie się. W miarę pojawienia się okazji, pan Spears najpierw upewnił się, że zostały przedstawione i przedyskutowane z panią Spears i że zrozumiała związane z nimi obowiązki i była chętna do ich podjęcia, zanim podjął te w jej imieniu. Nie ma wątpliwości, że kuratela uratowała panią Spears przed katastrofą. Wspierałem ją, gdy najbardziej tego potrzebowała, chroniłem ją i jej reputację przez krzywdą. Ułatwiałem odbudowę jej kariery. Przez ponad dekadę kuratela funkcjonowała zgodnie z zamierzeniami, ale ostatnio wiele się zmieniło. Pani Spears wyraziła chęć zakończenia. Wielu profesjonalistów, którzy udzielali jej wsparcia, zrezygnowało. W tym jej były adwokat z urzędu, a ona znalazła nowego w jego zamian. Jako pierwsze zadanie nowy adwokat pani Spears złożył wniosek o usunięcie pana Spears ze stanowiska konserwatora. Zamiast poświęcić czas na przejrzenie historii tej kurateli, aby zrozumieć, co faktycznie się wydarzyło i zamiast sięgnąć po radę konserwatora lub podejmować jakiejkolwiek próby wspólnego rozwiązania spraw, pani Spears adwokat złożył tę petycję bardzo pośpiesznie, bez odpowiedniego dochodzenia i zostało to oparte na bezpodstawnych zarzutach i niewłaściwych opiniach. Adwokat twierdzi, że pan Spears ma być usunięty bez stwierdzenia winy, mówiąc, że usunięcie jego jest w najlepszym interesie pani Spears. W rzeczywistości nie ma faktycznych podstaw do zawieszenia lub usunięcia pana Spears jako konserwatora majątku zgodnie z sekcją 2650 kodeksu spadkowego. Powinna się na ten temat odbyć dyskusja. Niemniej jednak, mimo że pan Spears jest nieustannym celem nieuzasadnionych ataków, nie wierzy, że publiczna walka z jego córką o jego ciągłą służbę jako jej konserwatora będzie w najlepszym interesie.
Tak więc, mimo że musi zakwestionować tę nieuzasadnioną petycję o usunięcie, pan Spears zamierza współpracować z Trybunałem i nowym prawnikiem swojej córki, aby przygotować się do uporządkowanego przejścia na nowego konserwatora. Jak sąd prawdopodobnie przypuszczał, przed przybyciem nowego adwokata pani Spears, pan Spears pracował już nad taką zmianą z byłym, wyznaczonym przez sąd adwokatem pani Spears, Samem Inghamem. Nowy adwokat pani Spears przyznał, że nie miał nawet akt klienta przed złożeniem jednego z dwóch pozwów, które złożył tego samego dnia. Nowy adwokat składający petycję nie ma jeszcze aktu klienta od poprzedniego adwokata, czyli wniosku o wyznaczenie następcy konserwatora spadkowego od majątku. Pan Spears polega na działaniu jak w najlepszym interesie dla pani Spears. W tym celu Trybunał musi dysponować dokładnymi i uzasadnionymi faktami, do których może orzekać. Pan Spears zrobił już wszystko, co w jego mocy, aby przedstawić to, czego sąd potrzebuje i współpracować przy przejściu na nowego konserwatora. W ramach procesu przejścia pan Spears ma nadzieję współpracować z sądem i nowym prawnikiem pani Spears w celu rozwiązania nierozstrzygniętych spraw związanych z jego czynnościami jako konserwator. Nie ma pilnych okoliczności uzasadniających natychmiastowe zawieszenie pana Spears. Biorąc pod uwagę prawdziwe fakty i rzeczywiste okoliczności, które obecnie istnieją, uporządkowane przejście oparte na współpracy z pewnością leżałoby w najlepszym interesie pani Spears. Bez względu na swój formalny tytuł, pan Spears zawsze będzie ojcem pani Spears. Zawsze będzie ją kochał bezwarunkowo i zawsze będzie dbać o jej dobro. Petycja oparta jest na trzech źródłach. 1. Ostatnich oświadczeniach pani Spears. 2. Deklaracji Jodie Montgomery, tymczasowego konserwatora pani Britney Spears. 3. Deklaracji Lynn Spears. Wszystkie te źródła zawierają jednak nieścisłości i 17 przekłamań, także Trybunał nie może na nich polegać w celu zawieszenia lub usunięcia pana Spears. Lynn Spears, mama Britney Spears. Na prośbę i instrukcję pani Spears, Lynn miała niewielki lub praktycznie żaden udział w kurateli. Nie mówiąc już o życiu pani Spears, przez większość tych 13 lat jej istnienia. Trybunał nie może opierać się na bezpodstawowych roszczeniach i spekulacjach osoby, z którą pani Spears unikała rozmów przez większość swojego dorosłego życia. Mimo tego, że pan Spears i inni członkowie zespołu profesjonalistów często zachęcali panią Spears do rozmowy z matką w nadziei, że naprawi ten związek, a pani Spears czasami się na to zobowiązywała. Trybunał musi kwestionować zeznania Lynn na podstawie tego, jak małe zaangażowanie miała w całym konserwatorium i jej brak bezpośredniej wiedzy na temat wielu z tych kwestii. Podsumowanie przez Lynn obecnego stanu relacji pomiędzy panią Spears a jej ojcem i co mogło spowodować rozwój tego stanu, jak omówiono poniżej, twierdzenia Lynn zawarte w tej deklaracji są wyraźnie fałszywe, spekulacyjne, celowo wprowadzające w błąd i lub rozstrzygające. Dlatego Trybunał nie może opierać się na deklaracji Lynn Spears jako podstawie do zawieszenia lub usunięcia pana Spears. Lynn w swojej deklaracji zawiera kilka fałszywych oświadczeń dotyczących pani Spears i jej opieki medycznej w latach 2018-2019 i rzekomej roli pana Spears w niej. Na podstawie tych fałszywych oświadczeń Lynn wyciąga kilka błędnych wniosków, z których z kolei nowy adwokat pani Spears błędnie opiera się w swojej petycji. Po pierwsze, Lynn fałszywie zeznaje, że pan Spears miał absolutną kontrolę nad panią Spears. Ponoć to on miał kontrolę nad wszystkimi decyzjami związanymi z jej zdrowiem w czasach, jak to on nazwał, jej kryzysu. Jednak to nie pan Spears wybrał doktora pani Spears, doktora Bensona. Pani Spears to zrobiła. Osobiście przeprowadziła wywiad z doktorem Bensonem i nalegała, aby został zatrudniony i aby przez 16 lat służył jako jej lekarz. W rzeczywistości pani Spears odmówiła przesłuchania kogokolwiek innego po tym, jak przeprowadziła wywiad z doktorem Bensonem, mimo iż była do tego zachęcana. Tak więc wybór lekarza pani Britney Spears został uhonorowany. Po drugie, Lynn błędnie określiła doktora Bensona jako lekarza zajmującego się ulepszeniem sportu. Dr Benson był psychiatrą, przeszkolonym na Harvardzie, pracującym na dwóch pokładach, zarówno w psychiatrii, jak i medycynie od uzależnień, który służył jako instruktor kliniczny psychiatrii w Harvardzie. I tam konsultował się z osobami z środowiska o wysokiej wydajności, wysokim stresie, takimi jak sporty zawodowe, NBA, NFL, biznes i rozrywka. Dr Benson doskonale nadawał się do leczenia pani Spears. Niestety, wydaje się, że Lynn nie zaakceptowała w pełni stopnia uzależnienia i problemów ze zdrowiem psychicznych, jakie miała pani Spears, ani poziomu opieki i leczenia, którego potrzebowała. Lynn stawia fałszywie zarzuty przeciwko panu Spears w odniesieniu do nieletnich dzieci pani Spears. To była sytuacja nie do omówienia i nie możemy się do niej odnieść ze względu na prywatność i bezpieczeństwo dzieci. W związku z tym pan Spears powstrzyma się od odpowiedzi na fałszywe zarzuty Lynn.
aż do czasu, gdy będzie to konieczne i właściwe w zamkniętym postępowaniu. Po trzecie, Lynn nie jest licencjonowanym lekarzem, psychiatrą ani specjalistą od uzależnień. Jednak twierdzi, że lek przepisany przez doktora Bensona był całkowicie nieodpowiedni i że pani Spears nie chciała go brać. Jednak ten lek był częścią starannie opracowanego planu leczenia, opracowanego przez doktora Bensona, Jody Montgomery i innych czterech lekarzy, nie pana Spearsa. Co więcej, plan został zatwierdzony przez lekarzy zespołu medycznego pani Spears, Jody Montgomery, byłego adwokata pani Spears oraz sama Ingama. A co najważniejsze, pismo, gdzie pani Britney Spears zatwierdza plan leczenia i weszła do placówki. Jest to niekwestionalnym faktem, który nawet niedawno potwierdził adwokat Montgomery. Po czwarte, Lynn fałszywie twierdzi, że pani Spears była zmuszona do poddania się leczeniu. Pani Britney Spears nie była zmuszona przez doktora Bensona ani nikogo innego, aby wejść do placówki leczniczej. Nie grożono jej też karą, jeżeli tam nie zostanie. Fakty są takie, że pani Spears sama zgodziła się zostać zameldowana w placówce leczniczej. Pani Spears mogła swobodnie wychodzić i wracać do placówki pod warunkiem, że dała placówce wcześniej znać. Co też robiła? W tym czasie odwiedzała swojego chłopaka oraz chodziła na spotkania, a później dobrowolnie wracała do placówki. Spotykała się też tutaj ze swoimi dziećmi, miała też swój telefon i miała całkowitą swobodę, aby go używać. Chcę wyjaśnić, że pani Spears wiedziała, że nikt nie może jej zmusić do tego, aby została w placówce. Co zostało też potwierdzone przez jej byłego obrońcę z urzędu oraz innych. Zatem zarzuty Lynn są błędne. Wiarygodność Lynn jest nawet jeszcze bardziej podważana przez taki fakt, iż pani Spears odmówiła Lynn odwiedzin, kiedy pani Spears była w ośrodku, mimo iż witała innych gości. Po piąte, Lynn powtarza błędny argument, że ponieważ pan Spears zatwierdzał płatności za wszystkie wydatki kuratelu, automatycznie wiedział, przez co przechodzi pani Britney Spears. To jest niepoprawne. Co miało miejsce, to to, że w czasach kryzysów pan Spears nie był dostępny z powodów osobistych, zdrowotnych i to wtedy jego współpracownik od nieruchomości Andrew Wallet samodzielnie zatwierdzał pokrycia wydatków pani Spears. Od września 2019 roku pan Spears został formalnie całkowicie pozbawiony dostępu do informacji medycznych, leczenia lub leków, jakie pani Spears zażywa. Jedyny wyjątek to informacje protokołu COVID niezbędne do podróży dla pani Spears. Ponownie, medyczne informacje i podejmowanie decyzji były w rękach Jody Montgomery i zespołu medycznego. Od lutego 2020 roku koszty leczenia pani Spears nie są nawet pokrywane bezpośrednio przez kuratele. Są one raczej opłacane przez Jody Montgomery. Pan Spears jest zobowiązany na przekazywanie co miesiąc 10 tysięcy dolarów pani Montgomery na opłacenie rachunków za usługi medyczne w imieniu pani Spears. Jeśli ta kwota jest niewystarczająca, a była, pan Spears jest zobowiązany na mocy tego samego nakazu sądowego do wysłania dowolnej dodatkowej kwoty, o którą poprosi pani Montgomery. Pan Spears nie ma kontroli nad kosztami leczenia córki, w tym nad szczegółami lub celem podstawionych działań lub leczenia. Jak będzie omówione dalej, jest jeszcze jeden powód, dla którego argument Lynn zrównoważący zapłatę z pełną wiedzą jest błędne. Pan Spears musiał odstąpić od zajmowania się panią Spears z powodu spraw osobistych i medycznych, które zagrażały jego życiu. W tym czasie wkroczyła Jody Montgomery, aby zająć się opieką i leczeniem pani Spears i działa do dziś. Po szóste, pani Lynn błędnie myśli, że pan Spears miał minimalną kontrolę nad kuratelą w czasie kryzysu swojej córki. Ponownie, jest to nieprawdą, ponieważ na początku listopada 2018 roku pan Spears trafił do szpitala z powodu poważnego problemu zdrowotnego, który obejmował poważną, zagrażającą jego życiu operację. Został zwolniony ze szpitala dopiero w połowie grudnia 2018 roku. 7 marca 2019 roku pan Spears został ponownie przewieziony do szpitala z powodu kolejnej operacji. Pomiędzy grudniem a marcem pan Spears musiał skupić się na swoim osobistym powrocie do zdrowia, dlatego przekazał swoje uprawnienia i obowiązki dotyczące opieki medycznej pani Spears, Jody Montgomery. Podczas gdy pan Spears był ogólnie informowany o sytuacjach pani Spears, to Jody Montgomery, dr Benson i inni lekarze oraz Sam Ingham, który zajmował się jej opieką medyczną w tym czasie. W zakresie, w jakim pani Spears jest zdenerwowana przyjęciem do placówki leczniczej, jej lekarstwa lub jej plan leczenia, kieruje ona gniew wobec niewłaściwej osoby. Obecnie nie jest to jasne, czy pani Spears wie lub pamięta, w jakim stopniu Jody Montgomery, Sam Ingham i zespół medyczny byli zaangażowani we wszystko, na co narzeka. Po siódme, Lynn krytykuje pana Spears za poleganie na różnych członkach zespołu pani Spears, jej personelu domowego, zespołu opiekuńczego i ochronie, aby być na bieżąco z jej działalnością. Lynn mówi, że taka kontrola jest wyczerpująca i przerażająca, zupełnie jak życie w areszcie. Rzeczywistość jest taka,
że pani Spears jest pod opieką kurateli, co oznacza, że jest pod opieką i nadzorem innych osób, osobiście, jak i finansowo. Ponownie widzimy nieznajomość obowiązków i odpowiedzialności, jakie pan Spears ma jako konserwator poprzez Len. Pan Spears nie analizował i nie analizuje, co pani Spears robi. Pani Spears przychodzi i odchodzi, jak jej się podoba, ale pan Spears i reszta zespołu profesjonalistów musi zachować czujność na co dzień w tej kurateli, ponieważ problemy mogą się pojawić w każdej chwili. Tym bardziej biorąc pod uwagę panią Spears i jej status celebrytki. Fakt, że Len tego nie rozumie, ponownie pokazuje, jak mało wie o problemach swojej córki i jak mało wiary sąd powinien przyznać jej deklaracji. Zamiast krytykować pana Spears, Len powinna podziękować mu za zapewnienie pani Spears dobrego samopoczucia, wytrwania przez pracy wymagającej jego uwagi, długie dni, a czasem późne noce, aby radzić sobie z codziennymi i nagłymi problemami. To wszystko, aby chronić panią Spears i osoby wokół niej odpowiedzialne za ochronę jego córki. Len miała tylko ograniczony udział w życiu pani Spears przez ostatnie 13 lat. Od tego czasu nie pełniła w swoim życiu roli rodzicielskiej. Len nie miała też żadnego udziału w pomaganiu jej całej kurateli. Tak więc Len nie ma osobistej wiedzy na temat obecnego stanu związku pomiędzy panią Spears a jej ojcem, ani historii tego związku. Dlatego zarzuty Len w jej deklaracji są bezpodstawne. Pan Spears nie zmuszał pani Spears do niczego. Jak sama przyznaje, pani Spears jest silna i staje w obronie tego, czego chce. Pan Spears starał się zrobić wszystko, co w jego mocy, aby spełnić życzenie pani Spears. Czy to w odniesieniu do jej życia osobistego, rodzicielskiego czy zawodowego, jednocześnie wypełniając swoje obowiązki i obowiązki jako konserwator, chroniąc ją przed innymi, którzy chcą skorzystać, a ostatecznie dbamy o dobro pani Spears. Czasami oznaczało to, że musieliśmy powiedzieć pani Spears, że jako dorosła osoba musi przestrzegać umów lub obietnic, które złożyła, niezależnie od tego, czy dotyczy to jej opieki medycznej, kariery czy życia osobistego. To nie jest przymus, to dobra rada, którą musi udzielić konserwator, jej ojciec. Len twierdzi, że pan Spears nie jest w stanie przekładać interesów swojej córki ponad własne. Jest to zdumiewające, ponieważ biorąc pod uwagę, że ponad 13 ostatnich lat pan Spears był wyjątkowo skoncentrowany na dbaniu o swoją córkę, o jej zdrowie, bezpieczeństwo i finansowe dobro. Jedyny raz, kiedy odstąpił od swoich obowiązków, jak wspomniałem wcześniej, miało miejsce, gdy miał poważny problem medyczny, gdy był w szpitalu i potrzebował czasu na wyzdrowienie. Historia godnej podziwu służby pana Spears na rzecz jego córki nie jest argumentem albo faktem. Trybunał widział to na własne oczy. Len nie była zaangażowana w życie swojej córki przez większość ostatnich 12 lat. W przeciwieństwie do tego, co powiedziała, to Len nie jest w stanie postawić problemu swojej córki ponad własnymi. Nie była zaangażowana w życie swojej córki przez ostatnie 12 lat. Przez cały okres ubezwłasnowolnienia rezydencja, w której mieszka Len, została opłacana przez panią Britney Spears wraz z rachunkami za media, cotygodniowe usługi sprzątania i utrzymanie. W sumie to 150 tysięcy dolarów rocznie. Ponadto to Len, a nie pan Spears, wykorzystywała ból ich córki dla osobistego zysku, publikując książkę o swojej córce. Gdyby opinia publiczna znała wszystkie fakty dotyczące życia osobistego pani Spears, nie tylko jej zloty, ale także upadki, wszystkie uzależnienia i problemy ze zdrowiem psychicznym, z którymi się zmagała, oraz wyzwania kurateli, chwaliłaby pana Spearsa za pracę, którą wykonał, a nie oczerniali. Ale opinia publiczna nie zna wszystkich faktów i nie ma prawa wiedzieć, więc nie będzie publicznego odkupienia dla pana Spears. Pan Spears nie ma z tym problemu, dopóki Trybunał działa, opierając się nie na opiniach tych, którzy ulegają opinii publicznej oraz mediom społecznościowym, ale na uzasadnionych faktach. Trybunał ten ma pełen dostęp do szczegółów kurateli, w tym m.in. do ogromnych wyzwań, z jakimi pan Spears zmierzył się i przezwyciężył w swojej poprzedniej roli konserwatora oraz jego bieżącej roli jako konserwator posiadłości. Trybunał ma pełen dostęp do dokonania przeglądu licznych, długich i szczegółowych, poufnych raportów sądu spadkowego. Ostatecznie Trybunał wie, że to, co mówi pan Spears, jest prawdą. Kocha swoją córkę i działa i zawsze będzie działał wyłącznie w jej najlepszym interesie. Pan Spears jest gotowy ustąpić, gdy nadejdzie odpowiedni czas. No i tutaj dalej mamy już wszystkie podpisy, że James Spears się zgadza z tym wszystkim, co zostało tu zapisane. No i teraz zapraszam was do dyskusji. Myślę, że to jest dosyć ciekawe, że możemy zobaczyć tutaj całe te podanie, całe to wszystko, co zostało tutaj zapisane przez adwokata ojca Britney Spears. Ja wam powiem tak od siebie, no dziwnie to wygląda, w sensie zrzeka on się tej pozycji bycia w tej kurateli, tak? Britney Spears jednak dużo zwalania winy na jej mamę i mówienie, że proszę nie brać pod uwagę tego, co ona mówi, bo ja uważam, że to jest nieprawdą, więc tutaj jest już taka walka jednej osoby z drugą, że on mówi nieprawdę, ja mówię prawdę, on mówi nieprawdę, ja mówię prawdę, więc tutaj już całkowicie jest to do sądu, komu uwierzą i jaką podejmą decyzję. Jak widzicie, musiał też podkreślić, że cały wniosek Britney o zdjęcie ojca z tej
tej pozycji jest taki bezpodstawny i tak dalej, no i że ponoć Britney miała pełną swobodę we wszystkim i była zadowolona, no jednak tutaj mamy wszystko na piśmie. Jestem ciekawa, jakby to brzmiało, gdyby on miał to powiedzieć, czy potrafiłby normalnie powiedzieć, że moja córka była zadowolona i to wszystko jest nieprawdą. W momencie, w którym my już jesteśmy po przesłuchaniu rozmowy Britney, w której słychać pod jakim wpływem emocji i po prostu już przeszła tak dużo i mówi, że było strasznie, zostałam zmuszana i to i tamto, więc no on chyba tutaj chciałby troszkę wybielić swoje imię, też mi się wydaje, w tym wszystkim, no ale koniec końców najważniejsze, że on złożył ten wniosek, że jednak poddaje się. Bardzo często sąd i wiele osób mówiło, że to co robią ludzie w internecie, ten cały movement Free Britney, te wszystkie fora, ludzie, którzy przychodzą pod tę rozprawę sądową, wiecie, z tymi wielkimi plakatami, że to jest wszystko bez sensu. Jednak jak widzicie, tutaj jest napisane, że pan Spears już nie chce tej całej walki medialnej, że on już, że odchodzi, że on już się poddaje. Więc to zadziałało. Wydaje mi się, że bardzo dużą rolę w tym wszystkim grają fani Britney i to oni przecież nagłośnili całą sprawę Free Britney i to naprawdę miało bardzo duże znaczenie w tej sytuacji i jest to taki mały triumf. Mogłabym powiedzieć, że bardzo duży nawet triumf, no bo jednak najgorsza osoba w tym całym zespole specjalistów, jak to się nazywali, odchodzi. Więc ja Was serdecznie zapraszam do komentowania. Dzisiaj, tak jak mówię, odcinek troszkę inny, bo powiem Wam, że nagrywam to wieczorem i stwierdziłam, że ważniejsze jest to, co mówię, niż to, żeby Wam się tutaj pokazywać. Ale oczywiście zapraszam Was do dyskusji na dole. Czy chcecie może, żebym właśnie robiła więcej takich odcinków dodatkowo, że właśnie czytamy sobie calusieńkie tutaj te dokumenty, jeżeli chodzi o tę sprawę, bo to jest coś ciekawego, bo jednak większość filmików na YouTubie mówi o tym, że ojciec Britney zrzeka się swojej pozycji, kropka. A tutaj możemy przeczytać w miarę jakoś tam przetłumaczone dokumenty, więc oczywiście dajcie mi znać na dole. Ja Wam dziękuję w tej chwili serdecznie za oglądanie tego filmu, za słuchanie bardziej może i do zobaczenia już w kolejnym. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej dobrych informacji i że w przyszłym miesiącu zostanie ten wniosek zaakceptowany i powiemy bye bye do pana Spears. Dziękuję za słuchanie mnie dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. Mua! Pa pa!